już za chwilę o szkodach osobowych i powrocie poszkodowanego do społeczeństwa dyskutować będą pan profesor Bickenbach, a także Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, dr Witold Dudziński, prezes zarządu kliniki Reha Sport, dr habilitowany Jakub Pokrzywniak, partner w Kancelarii Prawnej WKB Wierciński Kwieciński Bera oraz Barbara Stachowicz, prezes zarządu Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Zapraszam wszystkich Państwa i zapraszam też Dominikę Sikorę-Malicką, zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, która tę debatę poprowadzi. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym panelu. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej przybliżymy Państwu tematykę ICF i to zarówno w kontekście samego głównego zainteresowanego, czyli pokrzywdzonego, ale również w kontekście systemu orzeczniczego i ubezpieczeniowego. Pozwolę sobie nawiązać w pierwszym pytaniu do wystąpienia pana profesora. Pan, panie profesorze, powiedział, że niepełnosprawność to tak naprawdę nie tylko stan zdrowia, że tak naprawdę tą niepełnosprawność każdy z nas nabywa w ciągu życia i w jakimś kontekście każdy z nas jest niepełnosprawny, co oznacza, że o tej niepełnosprawności musimy się również my nauczyć mówić. Chciałam pana, panie profesorze, zapytać, no właśnie, jaki ma być ten język, współczesny język dyskutowania o niepełnosprawności? I don't know. we're coming out of a tradition. I'm getting echo. We're coming out of a tradition in which the disabled were them, and we're us. And so it's the us and them, and that is a tradition that goes long way back, and it has been written about a lot about stigma and various things, but. One of the misperceptions is that disability is always severe. So we think of what is disability? Blindness. We don't think of wearing glasses. Because of course, wearing glasses is just part of the spectrum, only not as severe. So if you, ICF, what it does is ask you to think of this as more sort of the variations of human condition. I mean, all of us have this, and some have it severe. And some have it less severe. And actually, coming from the World Health Organization in the context of public health, really the public health consideration is you don't really care, I mean, you care, but you're not interested in severity. You're interested in mild and moderate because then you have interventions that are appropriate. And so if you rethink disability as a feature of the humanity, then you have to change your language, I suppose, somewhere along the line. But it's mostly just a way of thinking, well, of course, I wear glasses. My knees are shot. Mm-hmm. Yeah, I'm overweight. Mm-hmm. I mean, and it's so the question of severity is actually, I think, what has misled us. Ja w zasadzie mam cały czas takie poczucie, że u nas w Polsce, w naszym kraju mówienie o niepełnosprawności w dalszym ciągu no jest pewnego rodzaju problemem. Pani prezes, czy w Polsce właśnie umiemy mówić o niepełnosprawności? Wiemy, jakim językiem się posługiwać, jak ją oceniać? Wydaje mi się, że jeszcze nie umiemy mówić jednym językiem. Mogę powiedzieć, co stosują ubezpieczyciele. Ubezpieczyciele stosują bardzo starą metodę, którą nazywamy uszczerbkiem na zdrowiu. To jest metoda, która została stworzona jeszcze przed wojną i została zaadoptowana u nas w ZUS-ie. Niestety z braku innych narzędzi, innego spojrzenia na człowieka, jakiegoś takiego krótkowzroczności, ona została zaadoptowana do ubezpieczeń komercyjnych. I teraz, jeżeli mówimy o ubezpieczeniach NNW, jeszcze zgodzę się z tym, że nie mamy palca, jest to, tak jak profesor mówił, 5% uszczerbku na zdrowie, wypłacam odszkodowanie. Ale jeżeli my mówimy o tym, że ubezpieczyciele odpowiedzialności cywilnej wyceniają szkodę, krzywdę ludzką w oparciu o właśnie ten baremic system, o uszczerbek na zdrowiu, to mówimy o wielkiej niesprawiedliwości. I tutaj bardzo świetny przykład podał pan profesor i też posługujemy się innym przykładem naszego przysłowiowego skrzypka. Jeżeli my potraktujemy skrzypka i
kowala czy innego człowieka, który pracuje fizycznie w ten sam sposób, to to jest głęboka niesprawiedliwość. Jeżeli my zapłacimy 10 tysięcy za utracony palec skrzypkowi, który, no jego cała aktywność zawodowa, jego pasja, jego całe życie jest w tej dłoni, która gra, to te 10 tysięcy zapłacone i skrzypkowi, i kowalowi, no to jest głęboka niesprawiedliwość. I wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrej drodze, żeby znaleźć język, który kompleksowo, holistycznie i właśnie w taki absolutnie nowy i aktualny sposób spojrzy na człowieka. Tak jakbyśmy chcieli być, że tak powiem, postrzegani. Ja chcę być postrzegana przez pryzmat tego, co robię, jakie mam hobby, jaką aktywność na co dzień. A nie przez pryzmat tego, czy mam, czy straciłam palec, czy złamałam sobie rękę. Kwestia niepełnosprawności, tego właśnie braku zrozumienia w dalszym ciągu, plus to, jakie generuje to również koszty ekonomiczne, bo trudno mówić o niepełnosprawności, nie mówiąc o tym, że to niestety to są również koszty dla systemu. I tutaj pytanie do pana dyrektora, bo w Polsce mamy rzesze 2 milionów chyba osób niepełnosprawnych, z czego tak naprawdę mały odsetek jest aktywnych zawodowo. To oczywiście generuje, tak jak powiedziałam, koszty dla całego systemu społecznego, ale w takim również szerszym kontekście ta niepełnosprawność wpływa również na całe rodziny osób, które mają, w których takie osoby się znajdują. Przecież ta część osób jest wykluczona zawodowo, jest wykluczona z rynku pracy, ale czy powinna? Tu trzeba spojrzeć na to jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jeżeli mówimy o systemie ubezpieczeń społecznych, to sam system, uznając wypłacanie odszkodowania w postaci renty, zabrania pracy. To jest pochodna uznania, że renta jest pewną rekompensatą za brak zdolności zarobkowania, w związku z tym zapłacimy rentę, ty nie będziesz pracował, wszystko jest w porządku. Stąd jest ta zapewne duży odsetek osób niepracujących. Z drugiej strony mamy system wspierania osób niepełnosprawnych, który opiera się na promowaniu ich aktywności. Bo pamiętajmy, że w Polsce rozróżniamy jednak pojęcia, mimo że bardzo często w takiej publicznej debacie używamy ich wymiennie. Niezdolność do pracy i korzystanie z systemu rentowego i niepełnosprawność rozumianą jako niezdolność do pełnienia ról społecznych. Inne kryteria orzecznicze, inne podmioty orzekające w tym zakresie. Czyli w dalszym ciągu nawiązujemy do tego, co powiedziała pani prezes, czyli brak tego jednego języka. Zapewne jednego języka, ale też innych celów. Ten rozdział, który nastąpił w Polsce w latach 90. różnych systemów, właśnie odłączenie systemu orzekania o niepełnosprawności od orzekania o niezdolności do pracy i systemu ubezpieczeniowego, powoduje dzisiaj przez pewne okoliczności związane z wymieszaniem w okresie przejściowym tych pojęć bardzo duże kłopoty. I te duże kłopoty potem przekładają się właśnie na aktywność i nieaktywność osób z orzeczeniem. Jak ja patrzę na system dotowania na przykład pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i 250 tysięcy osób niepełnosprawnych będące w systemie, które są utrzymywane dzięki środkom publicznym, bo ich pracodawcy z tytułu ich zatrudniania dostają odpowiednie kwoty publicznych środków i patrzę na rzesze osób, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych mówi, nie możesz pracować, a jeszcze istnieje takie przeświadczenie, że nawet jak stanę się trochę bardziej aktywny zawodowo, to przyjdzie niedobry ZUS i odbierze mi tą rentę, którą dostaję, no to mam pewien problem, tak? Bo dla mnie to jest też problem, pracując w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jak ten system powinien budować. Czy system powinien się opierać właśnie na takiej totalnej rekompensacie, zapłacimy ci za to, że nie pracujesz, czy powinien się opierać raczej na dopłacimy ci, skompensujemy ci skutki niepełnosprawności, pozwolimy ci pracować, to też o czym mówił pan profesor, pracodawca otrzyma odpowiednie wsparcie, na przykład pozwalające zatrudniać osobę niepełnosprawną. I rzeczywiście jest tak, że niepełnosprawność, niezdolność do pracy, korzystanie z systemu jakiegoś pomocowego czy ubezpieczeń społecznych pociąga za sobą skutki dla całej rodziny i dla całego otoczenia osoby, która z takiego systemu korzysta. Także wiele innych systemów decyduje
o tym, że osoba, która pobiera jakieś świadczenie, na przykład system świadczeń rodzinnych tak jest skonstruowany, osoba pobierająca świadczenie nie może pracować, bo płacimy jej za to, że ona coś wykonuje, na przykład w systemie świadczenia pielęgnacyjnego. I tutaj mamy przed sobą olbrzymią pracę właśnie, żeby zmienić, żeby odejść od tego elementu wypłacania świadczenia i zapominania o sprawie, na przejście na różnego typu instrumenty wspierające, ale to nie jest tylko problem po stronie administracji publicznej, polityków, którzy będą podejmować decyzje, to jest także problem po stronie społeczeństwa, które niejako przyzwyczaiło się do pewnych rozwiązań, które są powszechnie krytykowane, ale z drugiej strony pozwalają funkcjonować w sporej grupie społecznej. Ale to jest jeszcze ta funkcja edukacyjna, która jest przed nami. Ale skoro mamy system zabezpieczenia społecznego, który, tak jak pan powiedział, panie dyrektorze, no, niespecjalnie jest tym systemem aktywizującym i zachęcającym do powrotu do pracy, to chciałam zapytać pana Jakuba w takim razie, a system orzeczniczy? Bo tu wydaje się też, że na styku tych dwóch systemów tego porozumienia i zrozumienia również brakuje. Jeżeli chodzi o orzecznictwo, mówię o orzecznictwie sądów cywilnych, czyli w sprawach o zadośćuczynienie dochodzone również od ubezpieczycieli, w szczególności z tytułu ubezpieczenia OC, to tutaj nie odkryję Ameryki, wszyscy wiemy, że po pierwsze ta praktyka orzecznicza w tej chwili jest dość nieprzewidywalna, dość rozbieżna i w gruncie rzeczy można mówić o rozbieżnościach w dwóch płaszczyznach. To znaczy możemy mówić o rozbieżnościach obecnie pomiędzy orzeczeniami, które zapadają czasami w bardzo podobnych sprawach, prawda? Po drugie o rozbieżności w czasie. To znaczy, i to myślę jest dla ubezpieczycieli też duże wyzwanie, to, że dzisiaj zadośćuczynienia średnio kształtują się na określonym poziomie, nie oznacza, że one będą za rok czy za dwa również kształtować się na podobnym, przewidywalnym poziomie, co z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń myślę jest dużym problemem i dużym wyzwaniem. Sędziowie tak naprawdę myślę, że widzą ten problem, to znaczy jestem przekonany, bo rozmawiałem z wieloma sędziami i szukają w jakiś sposób, jakiegoś sposobu na to, żeby to orzecznictwo czynić bardziej przewidywalnym, również sobie pomóc w orzekaniu. Ten sposób, który bywa stosowany, bo skąd się te rozbieżności biorą? One się biorą również z tego, że właśnie krzywda, czyli krzywda jest różnie opisywana, prawda? Sądy nie patrzą jednolicie, w jednolity sposób na sytuację tego poszkodowanego. I niektóre sądy dążą do tego, żeby stosować te nieszczęsne tabele właśnie uszczerbku na zdrowiu, które pochodzą z systemu ubezpieczeń społecznych, o których mówił pan profesor, prawda, jako o tym narzędziu, które jest najprostsze, ale najgorsze w sumie, prawda? Niektórzy sędziowie nadal te tabele stosują, czasami w taki zaawalowany sposób, to znaczy jeżeli spojrzymy na orzeczenia sądowe, to czasami tam jest wprost odesłanie do tego, że tyle a tyle procentu uszczerbku na zdrowiu, gdzieś tam z tyłu głowy przeliczenie przez określoną kwotę każdego procenta i wychodzi kwota. Niektórzy czynią to w sposób bardziej zaawalowany. Zdarzają się takie ciekawe orzeczenia, gdzie na przykład sąd pierwszej instancji wprost policzył wysokość zadośćuczynienia wedle tej tabeli procentowej. Sąd drugiej instancji powiadano, przecież to jest niedopuszczalne, Sąd Najwyższy wielokrotnie powiedział, że to jest niedopuszczalne, to jest sprzeczne z duchem prawa cywilnego, ale kwota w sumie była dobra, tak? Więc w gruncie rzeczy sąd drugiej instancji czyni to samo, ale to postępowanie niektórych sędziów, ono się później też pewnie, znaczy musi się przekładać na postępowanie ubezpieczycieli, prawda? Którzy w swoich tych tak zwanych decyzjach muszą antycypować tak naprawdę prawdopodobne orzeczenie sądowe w sprawie. To postępowanie niektórych sędziów wynika właśnie w moim przekonaniu z takiej próby poszukiwania jakiejś metody uczynienia orzecznictwa bardziej przewidywalnym. Ale czy widzi pan u sędziów coś takiego, że oni również chcieliby zmiany, że oni również czekają na...
na to, żeby ten system był bardziej dla nich również tak, przewidywany. Tak, tak, właśnie do tego zmierzam, może w trochę przy długim wystąpieniu. Otóż ku mojemu zdziwieniu, takiemu bardzo, bardzo pozytywnemu, ja pamiętam, jak myśmy zaczęli się interesować ICF, ja jeszcze dwa i pół roku temu nie wiedziałem, co to jest, nie ukrywam, tak? I większość sędziów chyba do dzisiaj nie wie, co to jest. I kiedy zaczynaliśmy się interesować ICF, to taka pierwsza refleksja, jeżeli o tym powiemy sędziom, to oni pewnie na to zareagują źle. My jesteśmy niezawiśli, orzekamy wedle swojego uznania, to są sprawy indywidualne, tutaj się nie da standaryzować, prawda, bo to wielokrotnie Sąd Najwyższy podkreślał, że w przypadku zwłaszcza zadośćuczynień szkód osobowych to jest wszystko indywidualne, prawda. Natomiast miałem przyjemność, miałem zaszczyt dzięki zaproszeniu PIU uczestniczyć dwukrotnie w ciekawych konferencjach, jako prelegent organizowanych wspólnie z ZUS. Na temat klasyfikacji ICF i sędziowie w kuluarach, tam byli głównie, znaczy nie wiem czy głównie, było wielu sędziów w każdym razie, sędziów orzekających w tych sprawach i sędziowie w kuluarach w takich rozmowach gdzieś przy kawie, w przerwie bardzo w sumie przychylnie, niektórzy wręcz entuzjastycznie mówili o ICF-ie, aczkolwiek, znaczy, widząc, że to jest narzędzie, które pozwala opisać między innymi krzywdę w sposób lepszy niż te nieszczęsne tabele uszczerbkowe. Mówią, rzeczywiście to jest pełniejsze, to jest bardziej sprawiedliwe. Oczywiście od razu zadawali pytanie, ale jak to wdrożyć? I to jest jakby kolejna kwestia. To jest wyzwanie. Natomiast reakcja sędziów, przynajmniej tych kilku czy kilkunastu sędziów, z którymi miałem okazję rozmawiać i również tych sędziów, którzy na konferencji zabierali głos, bo byli to sędziowie też bardzo reprezentatywni, bo mówimy o sądzie apelacyjnym w Warszawie, innych sądach apelacyjnych, o Sądzie Najwyższym. Ta reakcja była bardzo pozytywna, tak? To znaczy to jest ciekawy instrument, warto nad tym pomyśleć, popracować i znowu pytanie, ale jak to zastosować, jak to wdrożyć, no bo te procenty są rzeczywiście bardzo proste, tak? A ICF, którego po pierwsze sędziowie jeszcze nie znają, to jest rzecz znacznie bardziej skomplikowana, ale lepsza. Tak? Ja chciałam skierować teraz pytanie w zasadzie do przedstawiciela rynku ubezpieczeniowego. Czy rynek ubezpieczeniowy, czy firmy ubezpieczeniowe dostrzegają również taką potrzebę ustandaryzowania, usystematyzowania języka, o którym mówimy jako mówiący o niepełnosprawności? Bardzo proszę. Tak? To ja jestem bardziej przedstawicielem, myślę, rynku służby zdrowia. Ale w kontekście gdzieś Państwo współpracujecie na tym styku tak, również z firmami ubezpieczeniowymi. Ja myślę tak, że pierwsza zasadnicza sprawa dotycząca ICF-u jako języka komunikacyjnego dotyczy tego, że on jest. To znaczy my mamy światowe narzędzie obowiązujące, pan profesor, który jest wybitnym autorem, współautorem całej metody i tego narzędzia oceny z jednej strony, ale z drugiej strony właściwie przede wszystkim filozofii myślenia o każdym z nas, o człowieku, nie skategoryzowanym, nie osobie, która podlega jakiemuś klasyfikowanemu porządkowi, tylko osobie, która żyje. I skoro żyje, to ta metoda zmienia nasz sposób patrzenia w sposób radykalny na temat żyjącej osoby w ogóle. I to narzędzie funkcjonuje i jest narzędziem obowiązującym na całym świecie i obowiązującym każdego z nas. W sposobie myślenia zmienia nasze podejście do każdego z nas, nie do osoby niepełnosprawnej. Ono mówi nawet o tym, że każdy z nas jest w pewien sposób niepełnosprawny. W zależności od tego, jakiego narzędzia oceny przyjąć do oceny naszej sprawności, tak na przestrzeni całego naszego życia jesteśmy w jakiś sposób niepełnosprawni. I w związku z tym daje możliwość komunikowania tej dysfunkcji toczącej się przez całe nasze życie na wszystkich etapach w jednolity sposób. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy o wielkim światowym dziedzictwie, jakim jest ICF, to musimy
widzieć je właśnie w taki sposób, że to jest narzędzie, to jest filozofia, która dotyczy każdego z nas. Jeżeli dotyczy każdego z nas, to dotyczy wszystkich segmentów rynku, dotyczy wszystkich osób, w tym firm ubezpieczeniowych, w tym komercyjnych firm ubezpieczeniowych, które dzisiaj zaczynają mówić tym językiem, zaczynają myśleć w ten sposób. Ale ja chciałbym z tego miejsca powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz i złożyć podziękowania w imieniu setek pacjentów dzisiaj, którzy są leczeni w sposób zgodny z tą ideologią. Ideologią, nie narzędziem oceny jako takim, bo ono nie ma, ono jest tylko narzędziem. Natomiast w ideologii ono jest fundamentem naszego myślenia. Osobie, która przyczyniła się do wdrożenia jako pierwsza w Polsce tego sposobu myślenia, przywracania osób do społeczeństwa, przywracania osób do pełnej aktywności społecznej, zawodowej, do tego, że dzisiaj myślimy o osobie z dysfunkcją zupełnie inaczej. Mówimy o tym, co zrobić, żeby przywrócić tę osobę do pełnienia ról społecznych, zawodowych, a nie tylko o tym, jaki wymiar finansowy ma ta szkoda. Oczywiście to, co dzisiaj staje się takim oczywistym, jeszcze kilka lat temu oczywistym nie było i osoby, które chciałbym w imieniu tych pacjentów podziękować, to jest pan prezes Piotr Śliwicki. To się tak zaczęło, to się zaczęło kilka lat temu. Dzisiaj rozmawiamy o ICF-ie, rozmawiamy ogólnopolsko o ICF-ie dzięki tym pierwszym działaniom i dzięki tej filozofii, która została wdrożona przez Ergohestię kilka lat temu. Dzisiaj ubezpieczyciele myślę, że doprowadzą do konsekwentnej zmiany w tym zakresie, zmiany patrzenia na osobę, z takiej zmiany prowadzącej do innego spojrzenia na funkcjonowanie człowieka w ogóle. Funkcjonowanie człowieka, które w rozumieniu ideologii ICF-u jest bardzo zindywidualizowanym, jest dalekim od medycznego, takiego bardzo starego punktu widzenia, które obowiązywało w klasyfikacji medycznej, o której mówi pan profesor Bickenbach, i dzisiaj mówi o biopsychomedycznym podejściu do każdego z nas. I o tym, że my, rozmawiając o osobie z dysfunkcją, rozmawiamy o szerokim aspekcie jej jakości życia. Rozmawiamy o tym, że osoba, która jest z porażeniem czterokończynowym, po ciężkim wypadku komunikacyjnym, może mieć jakość życia na znakomitym poziomie. Takim, który często w takim powszechnym, ogólnospołecznym rozumieniu jest nieosiągalny dla wielu, wielu z nas. I dzisiaj ta filozofia jest wdrażana i to wdrażana jest w wielu firmach. Filozofia, powiadam, filozofia myślenia, której drugą płaszczyzną jest dopiero narzędzie oceny, jakim jest język ICF w ogóle. Te dwie płaszczyzny zespolone dają nam możliwość i obowiązek myślenia i działania w taki właśnie sposób. Czy w takim razie, moje pytanie do pana profesora, czy w takim razie faktycznie przybliżając ideę międzynarodowej klasyfikacji niepełnosprawności ICF, to jest ten złoty środek, który pozwoliłby nam ogarnąć chaos, który w tej chwili, z tego co państwo mówicie, no mamy jednak, z którym mamy do czynienia, opisując niepełnosprawność? More to come. One thing to keep in mind is that at the end of the day, ICF is a international standard classification, which happens to embody a perception or a philosophy of disability. So it is the first step, and its application needs to be mediated by instruments that are created from it.
And that leads me to a caution that I noticed in this round table that I should have mentioned. When you do disability assessment, you do it for various and very different purposes. When you're looking at compensation in a court setting, what you're looking at is essentially a form of justice where you're responding to either in a tort context someone's negligent activity and you are trying to compensate in a way which, as we say as lawyers, disgorges the benefits that you've achieved. Well, if you're looking for compensation, that's very, very different than if you're looking in workers' compensation for economic loss and loss of productivity. And it's very different, again, if you're looking at using a disability assessment to vocational rehabilitation and treatment, or yet again, if you're using it to determine the availability of assistive technology. So all of these different uses use disability, but they have very different backgrounds. They should be kept apart, because one of the difficulties in the United States, for example, is using a single model of anti-discrimination as the basis for allocating resources for assistive technology. It is simply apples and oranges. They're very, very different procedures. So the question about what ICF is, ICF is at the background and is the basis for assessment instruments that have to be developed that are fit for the purposes that you have in mind. And you have to be very conscious of what your aims are, what you're trying to do. Now, in the context of disability pensions, across Europe, there's an increased realization that that method of responding to unemployment is simply too costly to be sustainable. So something has to happen. For example, in Spain, the unemployment rate for people under 26 is 58%. And you cannot respond to that phenomena using disability pensions as your technique because it's simply not sustainable. So you have to make very sure in a policy context that you're using the disability assessment technique in a way which is useful and not counterproductive. And this is something that most governments are very well aware of. But the final point about ICF is that any other approach to disability that in the philosophic sense doesn't take into account the fact that disability arises out of environmental determinants as well as physical ones is simply invalid, scientifically invalid, and that often typically translates into unfair as well, because it's counterproductive to fail to realize that there's a whole range of interventions that we have as a society available to us to ensure the highest level of social participation by everyone. And to deny ourselves those tools and say it's just a matter of changing the person to live the way the world is rather than changing the world so that more of us can participate is just unfair, and it's also, as it happens, violation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, so it's illegal, but it's also scientifically inaccurate as well. Ale skoro jest takie narzędzie, tak? Mamy, skoro jest międzynarodowa klasyfikacja niepełnosprawności, to w zasadzie takie otwarte pytanie chciałam Państwu zadać. Na ile Polska, na ile my jesteśmy gotowi, czy w ogóle jesteśmy przygotowani do tego, żeby ten system zaczął u nas również funkcjonować, skoro jest narzędzie, które może opisywać jednym wspólnym, ustandaryzowanym językiem pojęcie niepełnosprawności i ją oceniać, to dlaczego u nas jest taki problem z zastosowaniem tego narzędzia, instrumentu? Bardzo proszę, Pani. Ciężko powiedzieć, dlaczego. Myślę, że to jest zawsze kwestia pieniędzy, organizacji, odpowiedzialności. Jeżeli mówimy o tym, że mamy instytucje komercyjne, mamy ZUS, mamy PFRON i to są odrębne instytucje, które dysponują odrębnymi budżetami, a tak naprawdę chodzi nam o jedną sprawę, chodzi nam o osoby niepełnosprawne i tak naprawdę co z nimi zrobić i
jak te osoby aktywizować i jak finansować te osoby, żeby one mogły powrócić do społeczeństwa. Jak ją odzyskiwać dla społeczeństwa. Dokładnie, więc mamy wspólny problem i różne instytucje, które tak naprawdę nie mówią jednym językiem. I dlatego myśmy zaczęli pracę wspólnie z Pew prawie 2 lata temu, żeby przekonać wszystkie instytucje, które powinny korzystać z takiego języka, że to jest jedyne słuszne, nie narzędzie, przepraszam, bo tutaj mamy zawsze w kuluarach dyskusję na temat ICF-u. ICF to nie jest narzędzie, to jest pewna ideologia, to jest spojrzenie na człowieka z perspektywy nowoczesnych czasów, z perspektywy tak naprawdę interakcji człowieka z otoczeniem. Czyli nie ograniczając się tylko do oceny jego stanu fizycznego. I z mojego mniejszego punktu widzenia, z takiej perspektywy stricte ubezpieczyciela, czy też osoby, która zajmuje się rehabilitacją i aktywizacją osób po wypadkach, ja mówię tak, ICF odpowiada na nasze pytania i ja się zgodzę z profesorem, że to jest trudne, że przekuć ICF, czyli język, pewną ideologię na narzędzie, to jest bardzo trudne. Ale tak naprawdę niewykonalne. Ale nie jest niewykonalne i skoro udało się to w różnych krajach, w różnych instytucjach, to nam też się to uda. Tylko potrzebujemy mądre głowy, które tak naprawdę nam pomogą w tym zadaniu. Jeśli chodzi o ubezpieczycieli, co daje ICF? ICF po pierwsze daje kompletny obraz człowieka, czyli to jest tak jak z obrazem. Mamy pełen namalowany obraz człowieka, kolorowanie, tylko szkic człowieka. I jeżeli my mamy wycenić krzywdę, i to jest bardzo trudne i nie ma standardów, jak wiemy, to na pewno ten ICF daje nam bardziej precyzyjny obraz, aniżeli opis pełnomocnika, czy też właśnie tabela uszczerbku na zdrowiu. Więc tutaj jest plus dla ubezpieczyciela, mamy pełen, uczciwy obraz człowieka, który daje nam tak naprawdę narzędzie do rzetelnej, adekwatnej wyceny pewnych świadczeń. Po drugie, ICF, bo mówimy przecież o aktywności, mówimy o uczestnictwie, mówimy o barierach. ICF tak naprawdę, jeżeli jest właściwie zastosowane, pokazuje nam dokładnie to, co powinniśmy zrobić z tym człowiekiem. Czy pokazuje nam potencjał rehabilitacyjny, czyli to, w jakim stopniu musimy go zrehabilitować i zaktywizować, żeby on mógł wrócić w miarę możliwości do społeczeństwa, do pracy, do aktywności zawodowej i społecznej. Więc ja widzę tu 2 plusy. I chciałabym jeszcze podkreślić, że rynek ubezpieczeniowy od jakiegoś czasu przeprowadził już 2 pilotaże ICF-u. My nad tym pracujemy. Czy to jest idealne? Wątpię. Ale myślę, że daje to nam taką... Tylko, że pilotaże i te wspólne działania, które Państwo podejmujecie między innymi z Polską Izbą Ubezpieczeniową, to dalej nie jest jeszcze chyba to, o co do końca nam chodzi. Czy wprowadzenie ICF jest po prostu może determinowane również decyzjami politycznymi? Przecież pracuje zespół, który również ma tą metodologię wprowadzić i tak, żeby była stosowana przez wszystkie systemy. Domyślam się, że pytanie jest do mnie, choć jest o politykę. Ja powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o systemy orzekania w Polsce, one wypracowały swój język opisu zjawisk. Ten język jest lepszy, gorszy, jest mało uniwersalny. Ja to rzeczywiście obserwuję, to widzę na przykład w kontaktach z realizatorami wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Do biura pełnomocnika piszą powiatowe centra pomocy rodzinie, że zgłosił się do nas ktoś, kto ma orzeczenie, z którym wynika, że ma stopień znaczny, ma symbol przyczyny niepełnosprawności 04O plus jakieś tam wskazania i czy ja mogę mu wyremontować łazienkę? No, bardzo fajne pytanie, bo na pewno łatwiej byłoby realizatorowi wsparcia mieć lepszy obraz w tym dokumencie, z którym przychodzi ta osoba. Oczywiście to wymaga zmiany, nie tylko zmiany po stronie orzeczników, ale także po stronie tych, którzy to wsparcie będą potem w przyszłości realizować. My dzisiaj jesteśmy w takiej bardzo komfortowej sytuacji. Mamy perspektywę finansową 2014-2020. Mamy przygotowania do realizacji kilku bardzo ważnych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z nich, tak naprawdę one się układają bardzo ładnie. Po pierwsze, musimy zidentyfikować bariery prawno-organizacyjne i administracyjne, które odnoszą się do sytuacji osób niepełnosprawnych i ich wspierania. I tu bezdyskusyjnie tą barierą, którą
bez środków unijnych już sobie sami zdiagnozowaliśmy i zauważyliśmy, jest właśnie konieczność zmiany sposobu opisywania osoby niepełnosprawnej, żeby realizator wsparcia mógł lepiej dopasowywać to wsparcie do indywidualnej osoby. Drugi element to jest cała zmiana systemu orzekania. To jest gigantyczny projekt, który mamy wpisany w program operacyjny, który będziemy realizować od przyszłego roku, właśnie po to, żeby dokonać tej zmiany. ICF dzisiaj jest jedynym międzynarodowym standardem. Jest pewnie elementem, do którego należy dążyć, bo na siłę wymyślanie własnego języka tylko dla naszych potrzeb nie jest może najbardziej optymalnym zachowaniem. Oczywiście należy zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, na który poziom nawet w ICF-ie wchodzić, bo dojście do tej maksymalnego poziomu opisu dla drugiej strony, czyli realizatora wsparcia, będzie totalnym zagubieniem się w cyferkach i nie będzie potrafił nic z tego wyciągnąć. To jest oczywiście zmiana, ale pamiętajmy o tym, że za ICF-em, tak jak za każdą metodą opisu osoby niepełnosprawnej, niezdolnej do pracy, muszą stać odpowiednie narzędzia. ICF nie daje narzędzi do oceny, daje kryteria, jakimi powinniśmy posługiwać się oceniając. Obszary, które powinniśmy wziąć pod uwagę. My mamy wypracowane bardzo dobre narzędzia. Ja zawsze powtarzam w dyskusjach z przewodniczącymi zespołów orzekających, w dyskusjach także z politykami, jednak nawiążę się do tego pytania, w jaki sposób wybrać to, co mamy w tych narzędziach. Jak ja orzekam, ja nie, jak zespół orzeka człowieka, który przychodzi po stopień niepełnosprawności, to on dostaje na końcu karteczkę. 3 stopnie niepełnosprawności, lekki, umiarkowany, znaczny, 1 z 12 symboli przyczyny i 9 wskazań. A ja w zespole posiadam przebogatą dokumentację. Czy on właśnie ma problem jak ten pianista, czy osoba grająca na skrzypcach, czy on może nie ma takiego problemu. Czy on jest zdolny do pracy w dzisiejszych warunkach, czy nie jest zdolny. To wszystko jest dokonywane przez lekarza, przez doradcę zawodowego, psychologa, pedagoga w stosunku do dzieci, tylko ta wiedza nie jest wyciągana na zewnątrz. I musimy zmienić tą filozofię i tą wiedzę wyciągnąć na zewnątrz i nad tym właśnie w tej chwili pracujemy. A tak, o jakiej perspektywie mówimy? Kiedy? Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o projekt, to projekt chcemy uruchomić w przyszłym roku, projekt maksymalnie 24 miesiące. Mhm. Potem oczywiście odpowiedni okres testowania, bo problemem zawsze w zmianach prawnych jest to, że niejako operujemy na żywym organizmie i otwartym sercu. Każda zmiana, nawet najmniejsza, wpływa potem, jest kontynuowana praktycznie w nieskończoność. Ochrona praw nabytych, różne instrumenty prawne, które funkcjonują w Polsce, to jedno. Ale niezależnie od tego, my bardzo poważną dyskusję prowadziliśmy przez ostatni rok w takim zespole powołanym przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Zespole pod stoliku okrągłego stołu, jak wspierać osoby niepełnosprawne, dotyczącym orzecznictwa, gdzie bardzo dużo, bardzo fajnych instrumentów zostało wypracowanych i one już się przekuwają, choćby na pierwszy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji, który jest już w Sejmie, które przekuwały się na rozwiązania, których używał ZUS, bo ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, także się tam pojawiał. Trochę brakowało tam przedstawicieli ubezpieczeń, faktycznie nie. Ubezpieczycieli nie pojawiali się na tych spotkaniach, ale te instrumenty, które tam się pojawią, one będą na tyle uniwersalne, że będzie można je zastosować wszędzie. Oczywiście zawsze problemem, to o czym mówił Pan, jest to, jak odczyta ten zapis, na przykład sąd przyznając odszkodowanie. Tak? My to widzimy, jak odczyta nasz zapis, ktoś, kto przyznaje wsparcie, które jest totalnie uznaniowe, a nie jest określone na przykład jakimiś pułapami, to także obserwujemy takie problemy. Ale tutaj też pojawi się ten drugi element edukacyjny. Dostajecie pełny opis człowieka i możemy zacząć mówić o tym, jak powinniście ten opis człowieka odczytywać. No właśnie, jak opisywać człowieka, bo tytuł naszego panelu był przywrócić poszkodowanego społeczeństwu i czy właśnie ICF jest tym elementem, który może przywracać, może aktywizować, może inaczej definiować osobę niepełnosprawną już w tym kontekście takiej przywracania go właśnie społeczeństwu. Bardzo proszę. A mogę? Jedno zdanie, tylko właśnie w tym kontekście. Dzisiejsze systemy, które funkcjonują przede wszystkim w Polsce, przypisują poziom wsparcia do
na przykład stopnia niepełnosprawności, co skutkuje absurdalną sytuacją, w której promując kogoś, kto, inwestując w kogoś, kto jest w najtrudniejszej sytuacji, na przykład ze stopniem znacznym, i tam mamy przypisane dosyć duże pieniądze, ta osoba staje się coraz bardziej aktywna, jest coraz lepiej wyrehabilitowana, nagle z tego znacznego przechodzi na stopień umiarkowany i pieniądze się drastycznie obcina. Odejście od takiej metody przypisywania do jakiegoś stopnia, jakiejś oceny konkretnych środków, a przejście na model opisaliśmy, co ci jest potrzebne i ty, realizatorze, powinieneś dopasowywać poziom wsparcia adekwatnie do tego opisu, jest na pewno bardziej efektywne. Jeśli można tutaj jeszcze wrócić na chwilę do orzecznictwa w tych sprawach cywilnych, bo tam wydaje się, że źródłem tych rozbieżności czy pewnej nieprzewidywalności, jakiejś niepewności również co do przyszłości jest między innymi to, że te orzeczenia, które zapadają, są niezwykle trudne, wręcz niemożliwe do porównania, tak? To znaczy każdy sąd inaczej uzasadnia orzeczenie, każdy sąd w trochę inny sposób opisuje stan faktyczny. Czasami to są opisy dość dobre, wyczerpujące, czasami bardzo zdawkowe, czasami jest po prostu powtórzona opinia biegłego i tak dalej, a czasami koncentracja wyłącznie na uszczerbku na zdrowiu. Natomiast tak jak mówiliśmy, no sam uszczerbek na zdrowiu taki sam czy bardzo podobny w różnych przypadkach może oznaczać w gruncie rzeczy zupełnie inną krzywdę, tak? Mówiąc językiem prawa cywilnego. I teraz wypracowanie języka, wspólnego języka opisywania szkody na osobie w sprawach cywilnych, prawda? Ono pewnie by się przyczyniło do tego, że do ułatwienia, umożliwienia porównywania orzeczeń zapadłych w sprawach, które są rzeczywiście podobne. Nie pozornie podobne, tylko rzeczywiście podobne, prawda? Podobne we wszystkich ich aspektach. Oczywiście to jest proces, stworzenie takiej bazy, takiego orzecznictwa, to jest zadanie na lata, ale Niemcy to zrobili w trochę uproszczony sposób w porównaniu na przykład z tymi metodami, o których mówimy. Natomiast sędziowie, i to Sąd Najwyższy zresztą też powiedział w kilku orzeczeniach, sędziowie widzą taką potrzebę orzekania w sposób przewidywalny, w sposób, który nie odbiega zasadniczo od orzeczeń zapadłych w innych podobnych sprawach. Z różnych przyczyn to jest pożądane, prawda? Poczucie sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Także tyle tylko, że sędziom jest też niezwykle trudno porównywać orzeczenia i często jak czytamy orzeczenia sądowe w sprawach, w których ktoś się powoływał na jakieś inne zapadłe w podobnych sprawach judykaty, to dalej czytamy, że no, takie nawiązywanie nie jest przydatne, dlatego że te sprawy są tak naprawdę nieporównywalne, bo są inne, prawda? Rzeczywiście samo porównanie uszczerbków to jest trochę za mało, więc też w tym aspekcie spraw cywilnych wypracowanie takiego wspólnego języka pewnie byłoby bardzo, bardzo użyteczne i bardzo... Prowadziłoby do ujednolicenia orzecznictwa w pewnych oczywiście porównywalnych sytuacjach. To byłby pewnie pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście móc porównywać orzeczenia zapadłe w sprawach podobnych, prawda? Jakoś je ze sobą zestawiać i tak dalej. Natomiast już ostatnie zdanie, bo tutaj padł jeszcze jeden taki bardzo istotny, czy pojawił się bardzo istotny wątek, mianowicie i to jest też problem, który powstaje w sprawach cywilnych, również chyba ubezpieczyciele coraz częściej się z nim mierzą. A co w sytuacji, w której ten poszkodowany nie chce się rehabilitować, nie chce się leczyć, tak? Pytanie, nie chcę rozwijać tego wątku, bo to jest na odrębny temat, ale czy i w jakim zakresie można go do tego zmusić? Czy i w jakim zakresie można sankcjonować to jego bierność, tak? Jego bierność, która czasami jest uzasadniona wyłącznie ekonomicznie. Chodzi o to, żeby uzyskiwać możliwie wysokie świadczenia. To bardzo proszę, jakby pan uksiadł. To jest kluczowa kwestia. Czy ICF jest doskonałą możliwością oceny potencjału rehabilitacyjnego, a finalnie sąd mógłby oceniać, jak ten potencjał rehabilitacyjny został przez poszkodowanego, chorego zrealizowany. Czy te cele, które wyznaczyliśmy, używając metodologii ICF, zostały przez niego zrealizowane, czy społecznie zaangażowaliśmy się, politycznie zaangażowaliśmy się ze wszystkimi możliwymi wsparciami do tego, żeby te cele potencjału rehabilitacyjnego zrealizować, czy nie? Jeżeli nie, no to pytanie dlaczego? Czy to była odmowa, czy to było w związku z tym przyczynienie się do utrwalenia tego jakiegoś stanu dysfunkcyjnego, czy nie?
I ICF jest absolutnie pierwszoplanowym narzędziem do tego, żeby właśnie to uzyskać. To jest tego oczekiwać od wszystkich stron, czyli tak naprawdę od społeczeństwa. Czyli my, patrząc na osobę poszkodowaną, zmieniając nasz sposób myślenia i patrzenia na taką osobę, musimy widzieć osobę z potencjałem. ICF pozwala nam na precyzyjne ocenienie tego potencjału. Z potencjałem zmiany, potencjałem powrotu do społeczeństwa. Powrotu do aktywności, do społeczeństwa, ale też ograniczenia kosztów, które generują osoby niepełnosprawne, nieaktywne, tak? To jest, tak, to paralelnie się przesuwa cały czas. Koszt systematycznie oczywiście powrotu do społeczeństwa na początku będzie pewnie większy, ale systematycznie będzie malał. W efekcie, kiedy on wróci do nas, to wielowymiarowo będziemy uzyskiwali z tego korzyści. No, osoby, które funkcjonują niepełnosprawne, z dysfunkcjami, funkcjonują w społeczeństwie, to po pierwsze jest dla nas komunikat, że nie są na marginesie. Przecież my stygmatyzujemy osoby taką naklejką osoby niepełnosprawnej, wyrzucając je na margines społeczny. Jeżeli my płacimy rentę, zabraniając w momencie pracy, no to jest to dokładnie wbrew filozofii ICF-u. Całkowicie. No to jest to pytanie, czy my mamy język, czy my rozumiemy ten język? No mamy język i go nie rozumiemy. Czy mamy możliwości zmiany? Nie, my mamy konieczność zmiany. To ta dyskusja jest tak naprawdę punkt najważniejszy tej dyskusji jest przeniesiony w zupełnie inne miejsce. My nie mamy wyboru. My musimy zmienić nasz sposób myślenia i postępowania z osobą z dysfunkcją w taki sposób, żeby wykorzystując potencjał opisany przez ICF doprowadzić do pełnej jego realizacji. A czy w takim razie na ICF gotowi są sami ubezpieczyciele? Bo mówimy o tym, że pacjenci, osoby poszkodowane również pewnie będą musiały się tego języka nauczyć. Będą tego języka będą musiały nauczyć się struktury, nazwijmy to, publiczne. A co z ubezpieczycielami? Chciałam jeszcze wrócić do tego aspektu, o którym mówił dr Dudziński, bo to jest tak naprawdę kluczowa sprawa. Jeżeli my mamy poszkodowanego, do którego docieramy na przykład po pół roku po wypadku, on jest w takim biernym trwaniu. Dlaczego? Dlatego, że nie ma systemu, który pokazałby mu, jakie są możliwości, jak on może zmienić swoje życie. Nie ma systemu, nie ma ludzi, którzy by temu człowiekowi pokazali, że jest możliwość. Że jest możliwość, żeby on sam zrobił sobie kanapkę, że jest możliwość, żeby on sam poszedł do toalety. I on po prostu leży na łóżku w takim biernym trwaniu. Dostał rentę, dostał stygma. I co teraz? I tak naprawdę naszą rolą, moje doświadczenie pięcioletnie pokazuje, że bardzo długo zajmuje nam to, żeby odkręcić te wady, te błędy, które tak naprawdę, nie wiem, które z uwagi na jakiś system prawny czy system społeczny zostają popełniane u nas. I jest koniecznością, żeby zmienić mentalność ludzi, mentalność lekarzy, mentalność wszystkich instytucji, zmienić tak, żeby wszyscy wiedzieli, że kluczowym aspektem jest czas, że kluczowym aspektem są pieniądze i kluczowym aspektem jest zarządzanie emocjami tego człowieka, bo im szybciej dotrzemy do tego człowieka, im szybciej pokażemy mu możliwości, tym szybciej uzyskamy od niego interakcję i współpracę. I to jest kluczowe. Mhm. I tutaj mówimy o tym, że okej, dobrze, ten poszkodowany nie chce z nami współpracować. I to nie jest okej, dlatego my nie chcemy płacić za to, że ktoś nie chce się rehabilitować, ale tak naprawdę sami wszyscy jesteśmy temu winni, że ten człowiek po prostu nie był zaopiekowany od początku. No tak, ale nikogo też nie można, prawda? Nie ma przymusu. Tak, ale kluczowym jest właśnie to filozoficzne podejście społeczne do braku zgody na pozostawianie takiego chorego w domu. I jeżeli my społecznie, ten imperatyw będzie przesunięty w taką stronę, co ty człowieku robisz jeszcze w domu, jak to jest, że ty nie pracujesz, że ty odbierasz tą rentę i co dalej się z tobą dzieje, no to zmiana tego spowoduje natychmiast realizację postulatów ICF-u. Jeśli można, bo tutaj padło takie zdanie, trochę prowokacyjnie może teraz zabiorę głos, ale
że nie ma przymusu leczenia, nie ma przymusu rehabilitacji, prawda? No oczywiście w sensie ścisłym tego przymusu nie ma, nikt nikogo fizycznie, żeby w naturze, prawda, ten obowiązek wykonał, nie jest w stanie przymusić, prawda? Są pytania, natomiast pytanie, czy rzeczywiście nie ma po stronie poszkodowanego powinności podjęcia działań, które przywrócą go, które mogą go przywrócić do, w jakim zakresie, do stanu sprawności, prawda? No, mamy jednak w prawie cywilnym taką powinność, obowiązek minimalizowania szkody. Oczywiście pytanie o granice. Tutaj orzecznictwo stara się chyba, chociaż nie wiem, czy możemy mówić o jednolitej linii orzeczniczej, ale stara się chyba te granice wytyczyć, prawda? Mówi się w niektórych orzeczeniach, że nie można oczekiwać poddania się zabiegom, które są ryzykowne, czy które są bardzo bolesne, prawda, czy które są wiążą się z jakąś ingerencją do zabiegów operacyjnych, ale sądy nie mówią, że nie można niczego oczekiwać, że nie można do niczego, że tak powiem, przymusić. Prawda? I teraz pytanie o sankcje. A co jeżeli osoba jest bierna, mimo że rzeczywiście, tak jak tutaj pan doktor mówił, istnieje potencjał rehabilitacyjny, być może nie są to zabiegi, które są bardzo ryzykowne, czy bardzo bolesne, czy bardzo inwazyjne i ta osoba tego nie robi z różnych przyczyn, uwarunkowania być może czasami rodzinne, cała rodzina żyje z tej renty, również tej, którą płaci ubezpieczyciel. Czy tutaj rzeczywiście żadnych sankcji cywilnoprawnych również nie ma, prawda? Padło takie stwierdzenie, że być może to jest przyczynienie się do szkody. Być może, ale być może jakieś rozwiązania poszukiwać. Tutaj wchodzę trochę w takie prawnicze technikalia, ale może gdzieś na płaszczyźnie związku przyczynowego, tak? Może między tym stanem trwałej niepełnosprawności w określonym zakresie, a tym zdarzeniem, za które odpowiada na przykład ubezpieczyciel, związku przyczynowego nie ma, bo on gdzieś został przerwany przez zaniechanie, prawda? Zaniechanie rozsądnych, uzasadnionych działań, które mogłyby tę niepełnosprawność albo znacznie zmniejszyć, albo być może z czasem całkowicie zlikwidować. To jest oczywiście temat na głębokie dyskusje prawnicze, ale to chyba nie jest tak, że zupełnie nie ma żadnych tutaj możliwości oczekiwania od tej osoby poszkodowanej, że ona rozsądne działania podejmie w tym zakresie. Ja bym chciała jeszcze coś dodać, jeśli mogę. Zakończył nam się czas przewidziany na debatę, ale bardzo proszę. Króciutko, bardzo proszę. Takie sankcje są, one istnieją, w innych krajach. Jeżeli w Niemczech poszkodowany nie chce się rehabilitować mimo potencjału rehabilitacyjnego, on nie dostaje pełnego odszkodowania. Tylko musi być stworzone jakieś narzędzie, które to ocenia. Na zakończenie naszej dyskusji ja chciałam poruszyć jeszcze i prosić Państwa o komentarz do kwestii, jaka jest w takim razie rola ubezpieczyciela w pomocy poszkodowanemu i właśnie na ile firmy ubezpieczeniowe, wracam do mojego pytania, są gotowe na ICF. Tak jak wspominałam, myśmy przeprowadzili 2 pilotaże, orzekamy w oparciu o ICF i jesteśmy gotowi. Jesteśmy przede wszystkim gotowi orzekać w oparciu o ICF. Nie mamy przeszkolonych wszystkich orzeczników na terenie całego kraju, ale mamy wybranych orzeczników, którzy są przeszkoleni i wiedzą, jak to robić. I wiemy my, jako użytkownicy, jak z tego korzystać, jak to czytać. Tak jak wspominałam, ICF pokazuje nam potencjał rehabilitacyjny i to jest chyba największa korzyść, jeśli chodzi o ICF. Pokazuje nam, co dokładnie trzeba zrobić z tym człowiekiem, żeby go zrehabilitować. I wydaje mi się, że tu powinniśmy się skupić na tym, aby ubezpieczyciele z tej perspektywy patrzyły na człowieka, ubezpieczycieli patrzyli na człowieka, czyli żeby aktywnie zaangażowali się w proces likwidacji, nie tylko wypłacając odszkodowanie, ale również angażując się w proces rehabilitacji, bo to ubezpieczyciele mają pieniądze, ubezpieczyciele mają narzędzia i możliwości, żeby tak zorganizować tą rehabilitację, żeby ona była szybka, sprawna, kompleksowa, to znaczy kompleksowa, żeby ona obejmowała nie tylko rehabilitację, leczenie, ale także wsparcie psychologiczne, właśnie aktywizację społeczną i zawodową. No właśnie, czy ICF może przybliżyć nas do takiej wyceny szkody poniesionej przez poszkodowanego, żeby tak naprawdę żadna ze stron, ani pacjent, ani ubezpieczyciel, no nie czuli się, że są w jakiejś takiej pozycji wykorzystywanego. Jest to możliwe? Absolutnie tak.
A jest, to, państwo macie doświadczenie z pilotażami, tak? W jakiejś grupie, w jakiejś skali państwo byliście w stanie ocenić i taki efekt można uzyskać właśnie? Oczywiście, że można. ICF precyzuje, jest tak jak ja wcześniej powiedziałam, to jest, klucz programu to jest pewna uczciwość wobec poszkodowanego i obiektywizm, adekwatność oceny. I ta populacja przebadana w oparciu o ICF pokazała, że jesteśmy w stanie precyzyjniej ocenić i wycenić szkodę. To znaczy tam, gdzie nie potrzeba, żeby wypłacić mniej, a tam, gdzie trzeba, żeby wypłacić i zaangażować większe sumy pieniędzy. Mhm. Więc odpowiadam tak. Mhm. Na zakończenie naszej dyskusji chciałam prosić jeszcze pana profesora o może jakieś rady, dobre rady dla nas, jak poradzić sobie z tak skomplikowaną materią, jaką jest ICF i żeby pogodzić i wprowadzić ten wspólny język do tak wielu, wydaje się, różnych systemów. One observation I would make that it's just occurred to me is that I presented the vision of ICF because it seems to me there's at a very, very general, abstract, almost philosophical level, there's some really important insights about what disability is that can be gotten from the model in the ICF. And I think all of us have expressed in various ways the importance of understanding disability as a more complex, multidimensional, interactive notion, and also that it is something that is more universal and in part of the human condition. Much of this is embodied already in the document I mentioned, namely the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. So if you like the top-down, the conceptual influence of ICF, I think is very, very important. But it hasn't come up, but I would like to assure, especially people who, such as yourself, are in charge of actually implementing something like the ICF, that there is a huge and growing scientific body of literature that is using ICF as a scientific tool, or as a basis of a scientific tool, which is bottom up, if you like. And it's not just principles, but it's actually the details of it as a classification scheme. And part of the virtue of ICF is that it's a kind of Rosetta Stone. And what we're noticing is that all the hundreds and hundreds of rehabilitation assessment tools can be cross-translated. And the importance of that is that you have different professions, different rehabilitation professions, and different medical professions that can all assess in a way which is produces common information that is intertranslatable. And that seemingly innocent and simple activity has never been possible. And so there's a lot of work at the scientific, technical level to just make it possible to have a way of assessing an individual using all these many, many biometric and rehabilitation, like the functional independence measure and all these tools that the professions have been using, but in silos. They've been using them as speech and language or as psychological social workers or as rehabilitation, spinal cord rehabilitation and musculoskeletal. So there's silos. And one of the great virtues of ICF is it makes it possible to have a common way of expressing this, so all these independent tests can be mutually expressed. And that is really the first important step for a scientifically based assessment that is actually doing the use that I think it needs to be done for policy purposes. At the same time, there is work being done, much more technical work, on developing through statistical mechanisms and what we call these days big data, which I'm sure you've heard of,
there is a possibility at the World Health Organization, which has access to the largest conceivable database on disability worldwide, to actually produce a single metric of disability that actually is based on information, based on data. So when that is created, it will be possible to produce a summary measure of disability across all of these functions in a way which has scientific validity. And once that's done, then you will have an assessment tool that has the grounding in facts as opposed to, you know, professional consensus or the way that baremic tools are usually created. But that's in the future, because the voyage using ICF to develop these scientific methods, it takes time. But from what I was saying today was just, it strikes me, perhaps romantically, that the kind of reconception of disability in the ways that I was outlining, that is embodied in the ICF, has its own liberating feature to it, which I think really needs to be brought to the policy level in ways which can only make disability policy more rational and ultimately cost-effective, because the costs of disability are produced by the irrational way in which we deal with disability as a matter of exclusion, as marginalizing people, and not understanding that that these functional issues are not only common across the world and are common across age groups and humanity, but are just what it means to be a human being, being a citizen. So I think ultimately the very abstract conceptual points have their value, but many of us as scientists and as implementers of the ICF need the technical detail. But the technical detail takes a long time to talk about. So trust me, it's being worked on. Bardzo dziękuję Państwu za udział w naszym panelu, bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej dyskusji i mam nadzieję, że przybliżyliśmy co nieco tematykę międzynarodowej klasyfikacji niepełnosprawności. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dominika Sikora-Malicka, my też bardzo dziękujemy za poprowadzenie tego panelu.